Whoa there, there's creatures who are hiding in the dark. They want her. Don't go there, there's creatures who are hiding in the dark, 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 dark. Cześć, dzień dobry, witajcie, z tej strony Magda Sorec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z Mokrzyna. Jak widzicie, dość nietypowo, Brączek czyści sobie szybę. My tankujemy, godzina 5.40 bodajże. Pierwszy kwietnia, tak, prima aprilis, dzisiaj zrobiliśmy, Gwizdek się wcześniej obudził, prima aprilis, takie małe dla niego. Generalnie Gwizdek stoi sobie z brodami z tyłu. No teraz przyszedł wreszcie czas na uprawę. Trzeba przygotowywać podsiewy, bo już wielki czas, więc brony praktycznie od widności. No teraz będą chodzić od rana do wieczora. Do wieczora. Roboty Gwizdek będzie miał co nie miał. Dzisiaj nie pomyśleliśmy o tym, że może być mróz. A ja w sobotę mam poniedziałek, w sobotę nie wstawiłem ciągnika do garażu. Bo stwierdziłem, że po co ma stać w garażu? Jest zawadzać miejsce. Ale no nie pomyślałem o tym, że w poniedziałek jak rano będziemy jechać, to będzie mróz. No akurat tutaj się nikt tego nie spodziewał, generalnie teraz przez cały weekend ładna pogoda była, przecież sobota to dzień, gdzie chodziłem na krótki rękaw, więc z tego co patrzyłem jeszcze na pogodę, następne dni dosyć fajnie się zapowiadają, bo już ma być 8 w nocy i około 20 za dnia, także no to jest naprawdę już fajna wiosenna temperatura, sam raz mówię, no teraz na siewy. Sucho, generalnie dostałem filmik od taty, bo u mnie już jest zasiane, jest zwałowane, to się tak kurzyło, że sobie nie wyobrażacie nawet. Więc tutaj obstawiam, że te kilka najbliższych dni też wysuszą się tak pola, że naprawdę będzie się tu już kurzyło. Nadają w sumie dwa tygodnie suszy, więc na pewno zdążymy zasiać. Dobra, my sobie tankujemy. Jo, full jest. W ogóle spalanie co to w bronach, to przy takich szerokich bronach to by... No ale jednak tu będzie jeżdżenia, żeby nie przyjeżdżać. 2-3 litry gdzieś na... Ale generalnie myślę, że brony dzisiaj dopiero zjadą około 23, także no dzisiaj... No na pewno. Cały dzień. Jednak mały mrozek, ale dał się we znaki, nie idzie bronować. I mamy chwilę, żeby akurat przyjechać do pana Bogdana, zobaczyć jak to wygląda i wam pokazać zresztą to rozlewanie. Powiem wam, że staw zajebisty, aż bardzo żałuję, że nie udało się tego ogarnąć. Mamy sobie godzinkę... 6.30. Więc jeszcze te półtorej godziny musimy poczekać, aż miejmy nadzieję, że ta ziemia puści, bo ledwo co brony skrobią w ogóle. No mogliśmy też się domyślić tego, ale myśleliśmy, że kurczę, no jeden stopień to nie zrobi takiej roboty. Schodzi czasu, jeszcze jest 40 beczek do wylania. To jest jeszcze 40 godzin. 20 jest wylane, a... No to jest tak 30 jest godzin. 30 godzin jeszcze, nie? No to jest naprawdę masakra. Ile to schodzi czasu? 40 minut na około beczkę z przywiezieniem, zalaniem i rozlaniem. No nic, my wtedy wracamy na bazę, ogarniamy pługi, bo to trzeba od razu orać dzisiaj. I ja sobie wtedy polecę z bronami, uciekaj. Także mówię, no naprawdę szkoda, że się nie uda tego nagrać, bo no tak, taka akcja... Przemek na pewno dzisiaj poszło. No dzisiaj myślę, że bo to będzie rozlewany, to tak on schodzi. Będzie, on będzie chciał raczej nagrać. Fajnie film bym mógł nagrać właśnie z rozlewania i z orki tutaj, nie? No, fajnie by to wyglądało. Co prawda będziemy orać tylko na dwa, no ale jednak fajnie to będzie wyglądało, nie? No tutaj na pewno dzisiaj tego całego nie zoramy, bo... Zoramy tyle, ile będzie szło, żeby... Ja nie wiem, czy oni tu do wieczora zdążą to rozwieźć, to... Wątpię. Jak to tak idzie, to naprawdę to jest rozlewane od trzeciej w nocy. Pan Bogdan... Tam. Pan Bogdan o trzeciej
już wstał, żeby rozlewać, no to rozlał. Po trzecie już był na polu. Pięć? Piąta beczka to jest, tak? Piąta beczka. No piąta 40, beczka. 40 minut jedna beczka idzie. No, także, no sami widzicie jak to idzie. Ale dobrze to wygląda po mrozie. Za pierwszy raz w sumie w Mokrzynie. Także myślę, że tutaj akurat jeżeli będzie się nawet rozlewało na niektóre pola, co, wiadomo, czas? daleko nigdzie nie będzie się jeździło, no bo sam dojazd schodzi najdłużej, więc trzeba sobie porozlewać po prostu na te kawałki tutaj najbliżej. Ale tak czy siak wydaje mi się, że tak jak Gnojowice na pewno dużo tutaj da na tym polu, nie? Teraz tutaj będzie owiec zasiany, więc wydaje mi się, że naprawdę będzie zajebisty owiec, nie? Efekty zobaczymy już za kilka miesięcy. Jutro ogólnie chcemy już tutaj siać. Już, no ogólnie późno, jeśli chodzi o siew owca, no bo owiec powinien być zasiany już przynajmniej tydzień temu. Tak, no przynajmniej tydzień, jak nie dwa tygodnie. Ale owiec już jest, nasiona są, więc będziemy sobie jutro, jeżeli się uda to zaorać, no to będziemy wtedy siać. Trzeba zaorać, zabronować, rozsiać nawóz. No, mega szybka akcja, nie będzie to. Nie da rady chyba. Nie da rady, jak już to pojutrze, nie? No bo jeżeli tego dzisiaj nie zoramy, no to wtedy na pewno jutro tego nie zasiejemy. Trzeba zasiać owiec i wtedy od razu to zawałować i z tym kawałkiem tutaj będzie spokój. No i po owsie będziemy siali dalej. Znaczy zaczniemy siewy przężyta, pszenicy od razu i wtedy na koniec jęczmień i łubin. Więc no roboty jest naprawdę bardzo dużo, bo zbronować te wszystkie kawałki to jest w cholerę czasu, nie? No to jest ile? 300 do bronowania? No... O, jak no lekko, 300, lekko, 300 lekko. Będzie. Lekko jest 300 do bronowania. Dobra. Ty polec do środka, nie? Dawaj. Czekaj, weź odjedź kawałek, to ją ten, bo ona nie wiem czy jemie czy nie. Niby jaką sprężynę ma, ale to je łamaga. To nigdy nie wiadomo. Dobra. Dawaj, chodź, ten kuch pojedziemy. Jać. Na Mars jest tam, kurwa. Jebiesz, chodź. Ty jebiesz się. Jak widzicie, już jest czyszczone, jedno przeżyto już jest wyczyszczone. Co? Tłumnik mówi, że już nie chce. No tak, ale tak dzisiaj ta pogoda nam popsuła plany. Jeszcze powiem ci, takiego designu w środku nie widziałem. Ogień. Łamaga podstawiona, pan Bogdan później wymienia się z Jasiem. Wkładałeś coś do piekarnika? Wkładałeś coś do piekarnika, bo już chyba do wyjęcia jest. O, jak widzicie, czołg, który będzie używany. Napisała Love You Texas chyba na czołgu. Ja pierdolę, ale Mars nie, ale ty, to zaraz wyjdzie słońce za góry. Ty, a gdzie masz łącznik? Nie, to ramię przełożyć trzeba. A poczekaj, weź ręczny mu zaciągnij, bo ja nie będę po niego kurwa ze skarpy ganiał. Nie chciałem, żebyś ręczny zaciągnął, bo nie będę po niego ten na dół za skarpy biegł. Które lewe czy prawe, jakie ty miałeś? Lewe. Na pewno? Tak, na pewno. Prawego się nie zmienia, prawe nie ma pływającego. Swoje, lewe tylko jest pływające. Teraz nie jestem pływający. A teraz już nie. Okej. Okay. Ale zimno w łapy, ja pierdolę. Kurwa, człowiek już rozrochocony, kurde. Dziadek Rus, kurwa, dzisiaj wieczorem przyszedł. Nie widziałem go. Czekaj. Za to, bole. Na pierwsze tu. No gdzie? Przecież ostatnio było zmieniane. Zmienialiśmy przecież. Ja? Się pytaliśmy co do wałka, pamiętasz? A, czyli na ostatnie, na dole. Jojo, dobrze mówisz, no. Ty to kurwa jednak mądry jesteś. A dawaj go chuja. Kurwo ty. Ty, jego całkowicie był opuszczony, tak, na wałku, jo, to był na wałku. Wałek wyłączony? Co? Czy wałek wyłączony, chyba jo. A gdzie on, czekaj. To jest ta wajka po prawo. Jo, to wyłączony, dobra. Ty, to ty cofaj. A ten bolec wydają. Przyszedłszy. Weź ramienia. Ramion na dół. Do góry, no. Dobra, to zaraz wsiądę. Dobrze. O Jezus. Ale mi zimno, kurwa.
Jakiegoś młotka możesz, albo dobra. Co? Młotka jakiegoś, albo bolca możesz mi dać. Ten bolec zrobiłeś tam, czy nie? Jo. Widać, że od tego. Czekaj chwilę. Nie ma co innego? No, dobra. Masz młotek tu! A, no to nie. Nie widziałem je. Ty, to jest dobre. Weźmiem, co? Ty go podnieś i jedź, albo jedź zapuszczonym. Płoszcze, płoszcze, co mi się udało upolować. Teraz musimy to tylko... tylko przerzucić bardziej. Jakoś to wywalimy, bo dobrze by było to zrobić, bo nie będzie kiedy. Kurwa, ciężkie. Nie pomyślałbym. Teraz powiem wam, kamieni od cholery tego wszystkiego. A wiecie, dobrze by, żeby tu było ładnie zbronowane przed siewem. Nie wiem, czy to teraz musiało po orkach rypnąć, bo widzę, że to jest zaorane. Nikt tego nie widział. Więc chociaż jak najbardziej na bok, żeby udało mi się to przerzucić. O matko. Trochę już mamy szafnięte. Jesteśmy na polu, gdzie znajduje się 50 hektarów. Jest to nowe pole, chyba najbliżej bazy naszej. Także naprawdę mega się tutaj trafiło. To jakoś zbronuję, podniosę i wtedy będzie mi też łatwiej. Dobra, na spokojnie, tak? I szyb. Wiecie co? Jak jestem teraz już odsunięty, to ja wiem, co sobie zrobię. Mamy to. Super, mega się cieszę.
witam was jeszcze raz, ale teraz już za sterami. Gwizdka. No około 8:40 przyjechaliśmy sobie na pole. Na całe szczęście już puściło. Teraz sobie jeszcze górkę wskos, bo jest tutaj po glinie, czy to jakoś w miarę porozbijać. Także już wiadomo, dwa razy trzy przejadę, no to już to będzie dobrze zrobione. I powiem wam, że na razie póki co pogoda fajnie dopisuje. No notki ciężko się bronuje z racji tego, że po nocy nie widać wszystkich kamieni, a uwierzcie, że jestem tutaj, nie wiem, teraz godzina, bo telefon wsadziłem sobie do torby z racji tego, aby nie wyleciał mi nigdzie z kieszeni, bo praktycznie co chwilę wychodzę po kamienie, szczerze nie liczę już tych łyżek. Wcześniej ogarnąłem sobie to drzewko. Także jest roboty. Nie mówię, tych kamieni tutaj jest sporo i naprawdę niby bronowanie, sporo szafuję sobie. No ale co z tego? Jak co sekundę jakiś kamień gdzieś jest. Staram się, wiecie, no najważniejsze w bronach jest to, chyba szczerze jedno z ważniejszych, to jest bronowanie. Z racji tego, że no później już przy siebie nie pozbierasz kamieni, bo jest ściane albo ZTS-em, albo ciężką, gdzie jest obciążnik z przodu, a nie ma łyżki. Dlatego to jest bardzo duży nakład jest na zbieranie kamieni, kto by ten, kto bronuje. Następnie jeszcze można pozbierać trochę kamieni przed wałowaniem, to jest wskazane, bo wyciągną się po siebie, to jest wiadomo. I tak, by nie poniszczyć pierścieni. Tutaj myślę, że ten poprzednik to sobie pojeżdżę kilkanaście razy. Bo też jest strasznie, ale to strasznie ubite. Więc tutaj naprawdę z tym bronowaniem będzie schodzić, tym bardziej, że jest tak dużo hektarów. Jak wcześniej już wspominaliśmy, no około 300 myślę, że lekko. Też jeszcze będzie robiony tu kultrem, wiadomo, tam gdzie zostało najbardziej wyjeżdżone, czyli tak jak poprzeczniaki czy reszta. Tam gdzie się kopaliśmy, czy górki z gliną, gdzie się nie dało poorać, no to jeszcze się poprawi. Ja tam sobie tamtą górę bardzo rozjeździłem. Wybaczcie za szyby, ale rano skrobaliśmy, jak sami widzieliście, no i tak, tak to wygląda, a nie inaczej. Nie, ale dosyć dobrze wyszła ta górka. Tam będzie nieciekawie, te ciemne place, to wszystko takie ala bagienka, gdzie idzie się wtopić, tam miałem takie bagienko, ale niepozorne, a trzeba było obrony podnosić, bo by nie wyjechał. Tu jest jeszcze, wiecie, blisko bazy, to można sobie pozwolić, ale później jak ciągnąć kogoś drugim ciągnikiem, żeby wyciągnął, no to już czasu schodzi. Staram się zawsze najczęściej takie bagna po trochu objeżdżać w koło, tak żeby, wiecie, jak najbardziej sięgać bronami, a nie ciągnikiem. W ostatnim czasie, jak dobrze pamiętam, w tamtym tygodniu był taki wiatr, więc prawdopodobnie to jest przyczyną tych drzew, co tak tu sobie zalegają. O matko, to chyba z 20 łyżek takich będzie. Bo wiecie, była tu zawalana dziura i teraz tu przez najbliższe 2 lata. Myślę, że sezon nawet pierwszy, bo to dopiero w tym roku zostało zawalone. To wiecie, zanim to się powyciąga, uprawi na drugi rok, jeszcze coś tam wiadomo będzie pewnie. Ale z czasem przynajmniej nie będzie dziury. Będzie to fajnie, fajnie zrobione. Generalnie muszę się wrócić i jechać to wysypać, bo no już nie mam gdzie tego ładować. Nie wiem, może wejdzie jeszcze ten kamień mi. Matko, masakra. To już takich łyżek dzisiaj trochę wywieźliśmy, powiem wam.
Jakby ktoś chciał kupić kamienie, to zbierać po poprzeczniakach. Ogarniamy sobie trzy błotka. Powiem wam, troszeczkę lgnie, ale póki co na razie udaje się jak najwięcej szafnąć. Tu jest strasznie, już 3-4 razy ledwo, ale udało mi się w miarę uprawić. Zawsze to troszeczkę przesknie, jak się to ruszy. Tu jest naprawdę fajnie. Ale będę miał brudne wrony później. Dobra, tu jest ok. O, jak sami tu widzicie. Zbierałem sobie fantów. Z tego pogorzeliska, że tak powiem. Ale naprawdę spoko jest zrobione. Jestem zadowolony z tego. Bo już będzie się dobrze siało. O, dobrze się wróciłem, bo o, jeszcze lepiej. Oj, się ubrudził. No popatrz. Uwielbiam ten zestaw. Nie wiem, czy już to mówiłem i się powtarzam pewnie. Ale gwizdek fajnie sobie radzi. Ten świst, gdy potrzeba. To jest pięknie. O, piękne wrony, pięknie jak po spoleniu. Małymi kroczkami zbliżamy się do końca pola wreszcie. Aj, i tak mi się kurzy cały czas. Generalnie porobiłem sobie górki w każdą możliwą stronę, żeby to trochę rozjeździć. Tam oczywiście, gdzie była glina. Najczęściej na górkach jest glina. Aż się świeciło, więc sobie porozjeżdżałem, żeby już później ładnie w jedną stronę zrobić. I myślę, że jako tako uda się to wyrównać. Generalnie jak sobie jeszcze wyjeżdżałem, to akurat pan Bogdan wrócił na bazę, bo zmienił go Jasiu przy rozlewaniu gnojowicy. Tam myślę, że na tym polu, co mieliście ujęcie wcześniej, zejdzie spokojnie do późnych godzin nocnych, jeśli nic się nie wydarzy złego. Bo to 4 beczki na hektar wychodzi chyba gdzieś. Jedna beczka 40 minut. To sami sobie możecie policzyć, jak to wygląda. Chłopaki od razu, Piotrek z Brąkiem, rano w tym czasie, gdy sobie czekałem, aby ta ziemia puściła troszkę,
tym czasie ogarnąłem chłopaków pługi. Musiałem poprzykręcać korpusy, te sporniki, które trzymają odkładnie i w ogóle było luźnych. Śrubek poczyściłem ładnie, podokręcałem i chłopaki sobie działają, pojechała moja czwórka, prawdopodobnie będzie skąd tyle ziemi, bo nabierałem sobie kamienia dość sporego i mi się nabrało. Generalnie Piotrek prawdopodobnie jeździ moją czwóreczką, a Bronek oczywiście ciężką. Czemu nie ZTS? Ponieważ ZTS oczywiście jest przy bezce. A pan Bogdan wrócił na bazę, bo od godziny drugiej nocy, tak, nie, od trzeciej woził, to wiadomo, troszkę zmęczenie, ale też trzeba szykować. Trzeba szykować zboża i pan Bogdan się za to zabrał. No wiecie co, ja sobie tu wysiądę, wywalę to od razu, łyżkę sobie też opróżnimy. I pan Bogdan szykuje zboża do siewu. Ja kończąc te pola, generalnie myślałem, że będzie to o wiele szybciej i się nie dziwię, że Brączkowi zeszła połowa soboty tutaj, żeby zrobić, nie wiem czy połowę, może i połowę tego pola. I generalnie jadę porobić tylko górki, tam gdzie jest właśnie glina, coś w tym stylu jak tutaj sobie robiłem. Tylko jadę na usługę do tam, gdzie żeśmy orali pod kukurydzę. A tak wiecie, trzeba też ładnie pozagarniać tam i w ogóle. Rekord polski. Ale zobaczymy jak to wyjdzie później. Chciałem sobie generalnie od razu jechać tam, gdzie chłopaki orają, żeby to przygotować, tak jak rozmawialiśmy rano. Czubeczek sobie wystawał, nie? O. No do chuja, tego nie ruszy. Musiałem kilka kamieni wyrzucić, mogłem jechać, wysypać łyżkę, ale jestem praktycznie na ostatnim przejeździe. I już nie chciałem. Dobra, ruszymy trochę do przodu. Specjalnie później się po niego wracać. To nas przekroczony na łyżce. Mamy to. Chyba mamy to. Dobra. I tak sobie wezmę i to później najwyżej kurczę. Powolutku. Bez pośpiechu. Dam radę w ogóle. O, super. Dobra, teraz mi na pewno nie spadnie. Wyrzucę sobie teraz tego. Później nie będę wychodził. O.
i cyk, na miedze. Zeszło mi tam strasznie, nie chciałem tego nagrywać, bo mega się trzeba było skupić. Mówię, tym bardziej, że nic totalnie nie było widać, jeszcze jak szyby się ukurzyły. To już było totalna masakra. Momentami wychodziłem z ciągnika, żeby zobaczyć, gdzie wjechać. Ale namordowałem się niemiłosiernie, obstawiam, że teraz ten kawałek skończy o wiele szybciej. A jest 5 razy większy niż tamten. Nie dość, że dwie góry, które musieliśmy zajeżdżać pod tą zorki, to jeszcze było tak wygniecione i pełno gliny, że wiecie, najpierw poprzek 32,5 strony świata robiłem, a dopiero później w jeden skos. Kilka razy musiałem podjechać na pusto, bo tam, gdzie byłem pewny, że podjadę, niestety się nie udało. Powoli zaczyna pizgać. Oby jutro nie było mrozu. Prawdopodobnie dzisiaj nie uda im się rozlać, będą rozlewać do około 12, jeżeli da radę. Chłopaki zaorali większą połowę tego pola, co rano widzieliście, i dwa te mniejsze kawałki obok. Więc to tragedii nie ma. Ja jeszcze kończąc to, i jak nie, jeżeli nie będzie ciemno, jadę na tamte. Także dzisiaj nawet i 16 godzin wyjdzie. Ale nie czuję zmęczenia jakiegoś dużego, spałem 4 godziny. Wczoraj niedziela. Wiadomo, co było. Troszkę odpocząć, pojechało się do galerii na jakieś zakupy. I też zleciało, zanim nagraliśmy od zera dla was. To było po 23. Zanim się wszystko ogarnęło, to było po 12. No, ustawiliśmy budzik na 4. I 4 godzinki snu, ale mówię, bywały gorsze dni. Póki co jest ok. Robię lekko mniejszy skos, tam o wiele większy, bo większe wertepy, i wiecie, jak większy skos zrobię, to wtedy automatycznie lepiej mi to wszystko wyrównać. To jest dosyć ładnie poorane, więc dopiero sobie tą górę będziemy pakować. Teraz jakoś fajnie musiałbym ją zajechać i wtedy by było smutno. Pozdrawiam Dziołski, przyjechały sobie na powóz odwiedzić mnie. Ale zaczęło tak pizgać, że zaraz chyba faktycznie przynajmniej sobie czapkę założę. Tam tak jest pokrzywione, bo pana Bogdana zsunęło. Później go wyszarpnęliśmy, ale to i tak chcemy z roku na rok tą skarpę wyczyścić. I tak jak mówiłem, na innych polach, no, gadałem, nawet Pogonek mnie odwiedził właśnie. Mówi, że zna ten ból, ile było kamieni, bo właśnie w sobotę i za dużo nie zrobił, więcej zbierania tego wszystkiego, i śmiał się, że to samo u mnie. Przynajmniej dzisiaj z 5 takich mi się trafiło z kurw i wąku. Namęczyłem się z nimi niemiłosiernie. Gdyby nie one, to już hen daleko by był. Musimy taką łopatkę mniejszą kupić do wykopywania, ale to i tak głównie to łyżką więcej sobie. Człowiek nam ogarnia. Tu akurat kilka przejazdów będę musiał porobić, więc dobrze, bo ten poprzeczek w jakiś sposób sobie wtedy zrobimy. Powycierałem te szyby, ale to i tak moment się kurzy, mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Dobra, myślę, że sobie tak zajedziemy. Wyjadę na górkę, to będę widział. O, i kabelo będzie. Myślę, że lewą stroną bez problemu. Powinienem wjeżdżać, jeśli nie, to będę robił
Także fajnie. Teraz pan Bogdan z Piotrkiem składają sobie siewnik, a Bronku czyści cały czas to, co jeszcze zostało. Więc no mówię, ręce pełne roboty. Cała piątka dzisiaj działa, Przemuś był trochę ponagrywać. Chciał strasznie nagrać gnojowicę. Też fajnie, bo może kilka ujęć by mi pożyczył. Zajadę sobie jeszcze dwa razy, żeby tu się nie pakować. Choć nie jest jakiś mega duży. Zobaczymy, jak to pójdzie. Powinien chyba na spokojnie sobie poradzić. Jest w miarę upite. I zaraz zobaczymy, czy jest sens. Czy lepiej zajeżdżać tamtędy. To samo pole. Moja kobieta wcześniej, jak u mnie była, trochę była w szoku, że 14 godzinę jestem w tym samym ciągniku i praktycznie na tych samych polach. Dużo znajomych też się dziwi, jak można tyle pracować, ale powiem wam, że po prostu trzeba to lubić, bo inaczej się, no inaczej się nie da. I nie trzeba mieć Bóg wie jakiego komfortu, byleby był właśnie z tego fan i by się chciało. Teraz póki się jest jeszcze młodym, to się chce. Bateria mi zaraz spadnie, bo już battery low pisało. Ja zostało mi 20 ostatnich minut. Nawet myślę, że nie, choć jeszcze jak muszę wjechać tam, to całe pole poprzeć jak. Dzień drugi bronowania. Dobry wieczór wręcz już można powiedzieć. Jesteśmy na Udorpiu. Urwana wycieraczka w tamtym roku. Jak widzicie, kamieni ciąg dalszy, broniowania ciąg dalszy, tak jak już mówiłem. Dzisiaj odrana orka, ale to fajna akcja i fajny vlog będzie. Także bardzo serdecznie już zapraszam za kilka dni. O, zmieścimy sobie, bo po co ona tak nam pytać. I zobaczycie sobie na dniach, co i jak. Od rana mówię orka, a i o godzince 15:40. Wyjechałem sobie z bazy, przyjechałem tutaj i od razu zająłem się tym małym cyklem, gdzie najwięcej jest pracy i lepiej robić to za widoku, bo naprawdę dość stromo i dość kręto, a tutaj fajnie jest przesunięte, jak się przejedzie, przejazd to widać, także będzie można z dół do późnych godzin nocnych sobie bronować. Dzisiaj od 8 rano w pracy daliśmy radę wstać, przyjechać. Trochę kamieni się pozbierało. I już od razu lepiej na sercu. Także ciśniemy sobie bronek. Pan Bogdan teraz składa czołga, czyli ten wóz przeładowczy do zboża. Siewnik jest już gotowy, bo wcześniej jak ja wróciłem sobie z orki, odpięliśmy półki, zapięliśmy agregat do siewnika i pomagałem panu Bogdanowi złożyć siewnik, bo były miane części, także wszystko było porozkręcane i w ogóle. Także czegoś człowiek tam się zawsze wiadomo pouczy też. Straszna figura dzisiaj, że szkoda gadać, ale dobrze, że to jest boczny, więc mi praktycznie w ogóle nie przeszkadza, jedynie pizga strasznie, jak się chce wejść targów po kamienia. Ale powiem wam, że tak jak wspominałem wcześniej, to pole już jest bardzo długo pana Bogdana, dlatego też jest doprowadzone do porządku. Rok temu zbierałem to kamienie, przyłożyłem się do tego, no i w tym roku są duże efekty z poprzednich lat również. I naprawdę tych kamieni nie jest dużo,
Postanowiłem, że zrobię sobie troszkę dalej z racji tego, że ten poprzeciek muszę zjeździć, muszę rozbić te becyny. Szczerze, więcej czasu dzisiaj nie tracę na kamienie, ale na rozjeżdżanie górek. Akurat teraz już tego nie zauważycie, ale na pewno też tego nie będzie już widać. Tam są takie wyjazdki, o tu jest przejazd w tą stronę. Rozjeżdżałem sobie kamienio. Rozjeżdżałem sobie ładnie te. O, i już pizga. Rozjeżdżałem sobie ładnie górki i te. O! Bruzdy. Bo były zagarnięte, ale uwierzcie, że gdzie na glinie to tak zaschło. Dzisiaj jakby co 2 kwietnia. Też postaram się wam mówić to datami, bo mówię, nie wiem jak to będzie z vlogami. Za to z góry serdecznie przepraszam, jeśli ten wyjdzie nawet i koło 20. Bo może dopiero teraz jeszcze przez ten tydzień, półtora, no będzie zapierdziel. Także może nie być kiedy nawet tego wszystkiego posklejać. A ja cię widział, nie ukryje się, ziomek. Ale dzisiaj chociaż już nie ma takich głazów, bo pogotowie sobie leci. W miarę równe te kamienie, to już są takie, gdzie mniej więcej się ora przywali się i tak z roku na rok się je wyorywuje. Także miejmy nadzieję, że kiedyś tego się pozbędziemy. Mniejszej lub większej ilości. I cyk do korekcji. Dobra, teraz wysypiemy sobie łyżkę. To już niedługo nie będzie gdzie tego wozić. A dobrze jednak, jak on jest obciążony. No już z dnia na dzień coraz gorzej będzie się robiło, bo zobaczcie na światła. Dotyk aktualnie nie widać nic. Strasznie się kurzy, na tych jeszcze zależy jak wiatr zawiewa. Akurat się mam dobrze. O! I teraz sobie przyjechałem równiuteńko, ładnie, pięknie. Także to był dobry pomysł, żeby tak zrobić. Myślę teraz, gdzie wysypać te kamienie. Tam sobie wysypiemy. Bo to kiedyś w przyszłości może uda się odzyskać. Dlatego też właśnie staramy się sypać te kamienie z myślą o tym, że powoli z roku na rok te 2-3 będziemy gdzieś tam urywać. Wiecie, o co chodzi. Bo mam takie, wczoraj na przykład były momenty, że kiedyś dawno, jak jeszcze te pola nie były pana Bogdana, cholera jasna, sypali te kamienie, a czy te wielkie kamienie gdzieś tam przy poprzeczniaku. No tutaj wiem, że na pewno nie będziemy ich sypać. Okej. Mieli jakieś kubki, wiecie, to gdzieś tam zarosło, tego nie było widać. Teraz jak oraliśmy, no to kurwa, były takie niektóre momenty, że bodaj wyszło się z ciągnika na 15 minut porozrzucać kamienie na 10 metrach, bo wszystko było wyorane. No ale no co zrobisz, nic nie zrobisz. Hej, hej, hello, dzień trzeci się kłania. Bronowania. Jak się pięknie zrymowało. I zaczynam tak troszeczkę inaczej, bo tył udorkę mamy zbronowany. Bronuś rano przyjechał dokończyć, bo ja wczoraj do godziny chyba 10 mi zeszło. Zrobiłem ponad połowę pola. I teraz miałem przyjechać dzisiaj akurat chwilę, by się wyspał, bo wczoraj po 23 wróciliśmy. Przyjechałem o 12 bronka zmienić.
bo Bronek miał wsiąść na bały. Przyczepę odczepiliśmy Brony na polu, wróciliśmy gwizdkiem na bazę, zatankowaliśmy go, sprawdziliśmy wszystko i wrócił tutaj na pole z przyczepą, tą, która ma ten wysięgnik do ładowania nawozów, ponieważ Piotrek miał tu przyjechać z samego rana i rozsiewać nawóz, ale ja sobie przyjechałem o 12 i niestety Piotrka nie ma. Bronek tutaj akurat chwilkę czekał, teraz zjechał na bazę, musiał jeszcze kilka spraw załatwić w mieście i miał jechać się dopytać, czemu Piotrek jeszcze nie dojechał, czy coś się wydarzyło. Z tego jak byłem na bazie i widziałem, to czołgu nie ma, siewnika też, także pan Bogdan się je. Więc ja postanowiłem, że nie będę stał, się nudził i tak to muszę zrobić, czy to zrobię przed nawozami, a nawet i lepiej, bo miał przyjść tu kulter, bo naprawdę jest dużo takich miejsc, jak sami tutaj widzicie, gdzie była glina, jest to ubite kołami, bo no, trzeba było zajeżdżać, żeby zaorać właśnie tą oto na przykład górę lub tamten skłon. I mówię, akurat fajnie Piotrusiowi zrobię te miejsca i też przy okazji sobie, już później nie będę musiał jeździć, a tak to lepiej będzie mu z nawozami, a jest tych miejsc od cholery. Generalnie mam pomysł na bardzo fajny, nie wiem jak to nazwać teraz, czy zrobię z tego całego vloga, czy będzie to w tym vlogu. Na przykład chciałbym coś innego tak dodawać na kanał i żebyście mieli tego dużo. Bo jak wiecie, no jest... O, Bronek zajechał, widzę, wrócił. Raczej tu nie dojedzie, bo nie będzie miał jak. Także my sobie zaraz pojedziemy kosony. I powracając, będę chciał na przykład zrobić wam poprzeciek takiego całego pola. No jest. Jest kawał w każdą stronę, nie widać końca. Także myślę, że fajnie by się wyglądało, byście mieli mniej więcej zobrazowane, jak to wygląda. Wiem, wiadomo, powinien tu pójść kulter, ale no brakuje jeszcze jednego ciągnika, który by miał łyżkę, bo tur chodzi bała, gwizdek chodzi w bronach, no i brakuje coś do kultra. Także tu coś trzeba będzie pomyśleć, albo zrobić kolejną łyżkę, albo dokupić kolejny ciągnik. Bo mówię, no kulter wiadomo, jeszcze pójdzie przed całymi siewami, nie musi być, no, ale najlepiej jakby był pierwszy, ponieważ już brunami bym wtedy to dobrze zaciągnął. Pamiętam, jeśli chodzi teraz zmianka o tą górkę na przykład, z tym polem zacząłem swoją przygodę. Pierwszy raz przyjechałem na pole, jakie od początku do końca, to było właśnie to pole. Było nagrywane tutaj bałowanie, 2000, oj kurczę, już teraz sam nie pamiętam. I pakowałem się pod tą górę w tą stronę. No wiecie, jest, wtedy wszystko ładnie, pięknie, tam bałami szło, nie? Mówię, a spróbujemy tutaj. No i w połowie góry się tutaj nie da. Jest fajny film Obrączka na kanale pod muzykę, gdzie... Wiadomo, te filmy ma długie, ale gdzieś... Kurde, no i wyobraźcie sobie teraz nawozem albo cokolwiek. Pakował się pan Bogdan, o jedzie Bronek. Ja chyba podjadę teraz pod niego i musi tu jakoś zasiać, pakował się pod górę. Tam niestety no nie udało się tego dobrze zorać, wyciągało chłopaku niemiłosiernie, bo to wiecie, jeszcze prawe koło krusie, to jeszcze ciągnik bardziej jest pochylony. O matko, próbowałbym tu, ale nie chcę jeszcze bardziej poryć pola. Elo mordy, jestem Marek. Zbieram metal, trochę pralek. Zawsze darmowy złom się przyda. Jakbyś mi tak, kurwa, a tu nawet po tym zielonym, tak, nie o. No dobra. Nie? I cofnę wtedy, nie, dobra. Ja to tutaj, tutaj tak zaorę, bo ja miałem koniczynę, a mnie zginęła w pizdu koniczynę. No, jak dla królików to się przyda. Nie wiem czemu, kurwa, to zginęło. Z sąsiadami takimi trzeba żyć dobrze.
ściągnąć. Dzień czwarty się kłania. Piękny słoneczny poranek. Piotruś turem sobie wyjeżdża. My jak codziennie sprawiamy sprzęcior przed wyjazdem. Czy jakieś zboże chyba będzie wywożone lub przywożone dopiero. A tak, dokładnie, będzie przywożona pszenica, teraz mi się przypomniało. Po wkręceniu będzie można dolać też oleju do silnika. Muszę sprawdzić jeszcze sobie bronki przed wyjazdem dzisiaj. Idziemy tu wokół komina robić, bo już te wszystkie pola, które są daleko, są już w miarę porobione. Ukurzony, no niestety. Jak teraz takie słońce, no trzeba mieć chociaż lufcik otwarty. A jest susza od około, nie wiem, półtora tygodnia. Nic nie padało, no cieszymy się, no bo to wiadomo, możemy siać. Tym bardziej, że mamy tego sporo. Generalnie na dzień 5 kwietnia, bo dzisiaj mamy 5, jak się nie mylę. Tu może brakować, ponieważ cieknie. Jakiś chyba zimmering puścił. No ale teraz póki robi, niech robi. Nie ma czasu na to. O, to jest. Stan jest dobry, także nie... Nie wyrzucił bańkę jak coś, to w razie W mamy w potrzebie. I mu się najwyżej zmieni. Nie dokręcałem mocno, nie ma sensu. Także mamy posiane owsa 21 hektarów około i pszenżyta około 25 chyba. Znajdujemy się na polu, na którym dwa sezony temu był słonecznik. Sezon później nie było nic. W tym roku jest to pole pana Bogdana. I bierzemy się tu wreszcie za robotę. Było zorane, vloga zorki tutaj nie było żadnego. Chyba jedynie Bronek nagrywał, ale już nie pamiętam, nie wiem czy ma to sklejone. Chyba tak, w tym godzinnym swoim miał to ogarnięte. I generalnie rozkładamy sobie bronki i lecimy tutaj z tematem. O, ładna pogoda dzisiaj, naprawdę dzisiaj fajnie, wreszcie wiatr ustał, bo ostatnie dni naprawdę mega dawał się we znaki. O, sznurki, nie sznurki. To wezmę je do kieszeni i je wyrzucę po prostu gdzieś na poprzeczniaku, bo jak rzucę na polu, to i tak mi nic nie da. Okej, odczepiamy sobie liny. Ja sobie jeszcze z samego rana poprzykręcałem, bo jak tam widzicie, nówka, sztuka, funkiel nieśmigana był, po prostu gdzieś nam się zgubił. Okej, okay, tu jest spoko. Gdzieś nam się zgubił,
i niestety przy okazji porozkręcał inne. A trzeba to zrobić, bo mówię, wreszcie się wszystko pogubi. Teraz już na spokojnie to bronowanie. Ponieważ mamy już nadrobione. Mamy już sporo nadrobione. Dzisiaj mów księżyca, także nie siejemy. Pan Bogdan ma takie przekonanie. Czekajcie, tu sobie zrobię lufcik, a te zamkniemy. Okay. No pędzik. Kurde, trzeba będzie wysprzątać po. Po całym bronowaniu. Ręczny. Powiedziemy, że poprzeczniaczek. I będziemy sobie działać. Łomat. Będzie ciekawie na pewno. Pojedziemy zebrać. Ledwo się wyszarpłem.
sprinter, choć szkoda Ridgepola. Lepiej jak pan Bogdan na raz to wiedzie z siewnikiem. Nie będzie miał tak, wiecie, to rozjeżdżone po tej tak niskiej i tak nieprzecznie, jakbym tego nie zrobił. Mogłoby to stać tydzień, dwa bez opadów i... Tak wielki ujść z tego będzie. Teraz będzie to już nasze pole, także... Fajnie by było coś zrobić z tym rowem na środku. Przed panem Bogdanem pogadać. Fajnie by było wykopać praktycznie, wiecie, jeden taki tunel, resztę ziemi jak można, to co wykopane będzie, rzucić na boki i wiecie, zamiast taki szeroki, długi plac, gdzie i tak tej wody nie ma, tylko stoi w tych najgłębszych miejscach. I wtedy narzucić, dorównać do pola 2-3 sezony i to się przerobi. I naprawdę mógłby być fajny efekt, do tego jest gdzieś fajnie zrobić przejazd, taki dosyć to szeroki, przynajmniej głównie dla bron. Bo jak się nie mylę, to chyba, że przejechałem na drugą stronę, będę musiał brony składać. Siemano, łokietnica, baletnica. Witam was w szóstym dniu bronowania. Lecimy, nie śpimy. Okej, tu wszystko mam, liny założone. Dobra, możemy sobie ruszać, światełka. Cyk, 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 napędzik włączony, dobra. Lecimy sobie zabronować najpierw pole, gdzie wczoraj było orane przez Jasia. Jest to pole właśnie, o którym wspominałem wam jednym z vlogów. Jaś wczoraj sam próbował tam orać. Jest mokro. Polu, gdzie jeszcze nie mieliście na pewno żadnego vloga, ani ode mnie, ani od Bronka. Nie wiem, czy tu nawet Przemek nagrywał jakikolwiek film, ale raczej chyba nie. Generalnie tam jest Pewex, gdzie w tym roku było to żyto hybrydowe, i tam, gdzie był vlog z tamtym roku z Orki. Także pola obok siebie, świeżutka Orka, tak jak już wspominałem. Jasiu wczoraj przyjechał tutaj orać. Trzeba to od razu zabronować, chociaż pierwszy raz, żeby tą wilgoć ta ziemia przytrzymała i żeby te górki z gliną tak nie poschły, bo na pewno tutaj już widzę, że kilka miejsc takich jest. Dużo nie ma, ale orał sam, więc tutaj nie ma się co dziwić, ale że dwa takie wypady i będzie miał to skończone. A nas to naprawdę mega cieszy, bo każdy ma i tak robotę, właśnie jeszcze lina. Więc zbronujemy sobie to. Ciśniemy dalej na słonecznik. O, dobra. Gitara siema, łokietnica, baletnica. I ogień. Niech mi się to rozłoży, o. O, zanim się tu oleje rozgrzeją. Objadę się zobaczyć, jak to pole wygląda. No ale po świeżej łące to fajnie idzie. O,
ogarniemy sobie od razu ładnie przy słupach. Właściwie gdy jest fajnie świeża orka, można bronując poprzek tą glinę, ładnie te dziury nam się wyrównują. Pan Bogdan sieje sobie już zaniutko, chyba od 6 albo jeszcze nawet wcześniej. Nie ma co zwlekać. Jak widzicie, jesteśmy już na dużym kawałku i chyba przyszedł wielki czas, bo już godzina o 4. A ja też sobie zaraz kończę na dziś, bo i tak tego by się nie udało. Ja się z wami będę wreszcie żegnał. Za tyle razy się witałem, jak w żadnym innym vlogu. Tak wreszcie przyszedł czas na pożegnanie. Jak widzicie, fajnie równo mi wyszło, zagnałem sobie. I co, kończymy tego vloga. Nie mam pojęcia, jak to w ogóle wyjdzie. Ile będzie miał minut. Ale bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś fajne, ciekawe pomysły, co bym mógł na was nagrać, Wizdusia, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Do kolejnego vloga. Zostawcie łapkę w górę oraz dajcie subika, kto się nie subskrybuje, i dzwoneczka, bo aj to szkoda gadać, co to się teraz porobiło na tym YouTube. Także co, do kolejnego. Strzałeczka, trzymajcie się, cześć!